Elżbieto, ja w sprawie ogłoszenia. Ja koniec końców, czwórka dzieci, męża nie ma. Jest konkurent, w sumie to gdzieś pracuje, ale nas nie kocha. Tak naprawdę nawet go nie lubię. Tak naprawdę to może bym mogła za to zapłacić, kiedyś to na pewno oddam. Kiedyś, dziewczynko, może sama zrozumiesz, jak to jest mieć dzieci i jak się je wychowuje. I na co mi te wszystkie państwowe dodatki, gdy nikt nie rozumie potrzeb młodej matki. Nie chcesz darmo oddać? Trzymaj się z dala. To ja nic od ciebie nie chcę, gówniaro, no to nara. Czytam te wpisy, idzie to mniej więcej tak. Czytam te wpisy, idzie to mniej więcej tak. Czytam te wpisy, idzie to mniej więcej tak. I największym żartem jest, że to wcale nie jest żart. Czytam te wpisy, idzie to mniej więcej tak. Czytam te wpisy, idzie to mniej więcej tak. Czytam te wpisy, idzie to mniej więcej tak. No jak? No tak. Ty nie masz serca, Elka. Ty jesteś dama wielka. Ciebie nie złamią prośby, ani groźby, ani nawet uśmiech słodki szczęśliwego bąbelka. Ty nie masz serca, Elka. Ciebie nie złamią prośby, ani groźby, ani nawet uśmiech słodki szczęśliwego bąbelka. Druga historia, więc zaczynam od zera. To kolejka w sklepie do lekarza, do fryzjera. To możecie spotkać wszędzie, nikt nie jest bezpieczny, gdy bąbelka przyciśnie problem z natury odwieczny. Po co się chować, po co uważać na innych? Nikt nie jest winny, a bąbelek taki śliczny. Do toalety nie zdążymy tutaj szybciej. Anka, będziesz mieć swoje, poznasz co to życie. I na co jej te wszystkie surowe spojrzenia. Nikt nie rozumie, co się zmienia, wszystko się zmienia. Nikt nie rozumie, jak to jest być alma mater. Może jeden człowiek na tym świecie, tatę. Te sytuacje wyglądają właśnie tak. Te sytuacje wyglądają właśnie tak. Te sytuacje wyglądają właśnie tak. I największym żartem jest, że to wcale nie jest żart. Te sytuacje wyglądają właśnie tak. Te sytuacje wyglądają właśnie tak. Te sytuacje wyglądają właśnie tak. No jak? No tak. Ty nie masz serca, Anka. Co z ciebie za koleżanka? Ciebie nie złamią prośby, ani groźby, ani nawet uśmiech słodki szczęśliwego Brajanka. Ty nie masz serca, Anka. Co z ciebie za koleżanka? Ciebie nie złamią prośby, ani groźby, ani nawet uśmiech słodki szczęśliwego Brajanka. Piątek, ja mam w weekend komunię i muszę jakoś się pokazać. Szwagru, wyglądać jakoś, chyba mi się to należy, tak czy nie? W końcu mam chorą córkę. A w dupie mam moją chorą córkę, mam już wszystkich umówionych. Co ty bredzisz? Ty nie masz serca, Vicky!